dzisiaj ostatniego dnia zgłaszania list kandydatów w wyborach samorządowych zaplanowanych na 7 kwietnia bieżącego roku. Dokonujemy właśnie zgłoszenia listy kandydatów do Sejmiku Województwa Opolskiego. Tradycyjnie jako największa partia w Polsce zgłaszamy oczywiście kandydatów we wszystkich okręgach. Chcieliśmy dzisiaj przedstawić liderów tych list. Nie wszyscy są z nami, ale zacznę od tych, którzy pojawili się dzisiaj w Opolu. Po mojej lewej stronie stoi przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Opolskiego bieżącej kadencji, pani Martyna Nakonieczny, która będzie otwierała naszą listę w okręgu brzesko-nyskim. Numer 5. Okręg numer 5, brzesko-nyski. Po mojej lewej stronie stoi również nasz wieloletni parlamentarzysta, europarlamentarzysta, jeden z liderów naszego środowiska na Opolszczyźnie, pan poseł Sławomir Kłosowski, który otwierał będzie listę w mieście Opolu i w powiecie opolskim. W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim naszą listę otwierał będzie były senator Grzegorz Peczkis. W powiecie prudnickim naszą listę otwierał będzie również były senator do niedawna pan Jerzy Czerwiński. A w powiecie w okręgu kluczborskim, kluczborsko-namysłowskim naszą listę otwierał będzie obecny radny Sejmiku Województwa Opolskiego Jerzy Niedźwiecki. Jestem przekonany, że z tą listą będziemy skutecznie zabiegać o poparcie mieszkańców Opolszczyzny. W okręgu, w którym reprezentuję, zawsze najważniejszym problemem było to, że czuliśmy się dyskryminowani przez marszałka. Dotacje, które spływają, nigdy nie są tak wielkie jak w innych rejonach i to jest rzecz, o którą należy walczyć. Należy walczyć również o przywrócenie bezpośredniego połączenia między Nysą a Wrocławiem i skomunikowanie Grodkowa, który w tej chwili pozostaje bez komunikacji. To są najważniejsze problemy, z którymi będziemy się w następnej, mam nadzieję, kadencji zmierzać. Mamy rzeczywiście bardzo, bardzo mocną 10-osobową listę kandydatów na Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego. Co do mojej osoby, proszę Państwa, naprawdę dogłębnie znam zalety, silne i słabe strony województwa opolskiego. Znam problemy mieszkańców województwa opolskiego. Z tymi problemami zapoznawałem się przez okres zarówno bycia posłem, jak i europosłem, ale szczególnie przez te ostatnie 3 lata jako wojewoda. Naprawdę prześwietlone mam potrzeby mieszkańców województwa opolskiego. Możecie być Państwo pewni, że skutecznie będę o te sprawy mieszkańców województwa opolskiego w Sejmiku województwa opolskiego zabiegał. Szczególnie dogłębnie znam problemy mieszkańców powiatu ziemskiego opolskiego, to jest 13 gmin tegoż powiatu ziemskiego opolskiego, no i samego miasta Opola. Jestem opolaninem, jestem od pół wieku prawie mieszkańcem naszego pięknego miasta i również jego problemy są mi bliskie. A co z poseł Porowską? Bo wiem, że też miała się pojawić na listach. Czy pojawi się, czy się nie pojawi? Pani poseł Porowska zdecydowała, że w związku z jej rozwojem osobistym, z pewnymi wyborami zawodowymi w tych wyborach nie startuje. Na listach Prawa i Sprawiedliwości znaleźli się również przedstawiciele naszych koalicjantów, dlatego są to listy Zjednoczonej Prawicy, wszystkie podmioty współtworzące Zjednoczoną Prawicę.